witam Was na kolejnym odcinku i chciałbym Wam pokazać, jak przechowuje się prawidłowo Jokersa oraz ochotkę, jeśli chcemy, żeby była jak najlepszej kondycji przez jak najdłuższy czas. Zaczniemy od ochotki. Do pojemnika wkładamy jakieś sitko. Może to być sito do przecierania zadęty lub takie o sitko, które mam do robactwa. Nalewamy wody, tak żeby zakryć po części to sitko. Ochotkę haczykową w sklepie, którą kupuję, sprzedają właśnie w takich pojemnikach. Ja ją z tych pojemników daję na to sitko. Z tego względu, żeby ją napowietrzyć oraz oddzielić martwe larwy od tych żywych. Jak możecie zobaczyć, żywa ochotka przeciska się przez otwory. Natomiast martwa ochotka pozostaje dalej na sitku. Następnie do osuszenia Jokersa oraz ochotki będzie potrzebny ręcznik. Po wypłukaniu naszego Jokersa, jak widzicie, jest tutaj w wodzie, jest pełno brudu. Przelewamy go do sitka. Tutaj jest taki osad. Będzie trzeba go jeszcze wypłukać do końca. Jokersa dokładnie jeszcze opłukuję. Niestety trzeba się liczyć z tym, że straty są zawsze. Jest to niewielki ubytek, jeśli się to dokładnie wszystko zrobi. Następnie Jokersa kładziemy na ręczniku. Rozprowadzamy go. Najlepiej, żeby warstwa była jak najcieńsza. Zawijamy. I zostawiamy go tak na 10-15 minut, aby nadmiar wody został wchłonięty. A następnie zajmiemy się ochotką. Słuchajcie, wracamy teraz do Jokersa. Jak widzicie, ochotka jest tutaj z boku. Już prawie cała żywa przeszła przez otwory. Martwa została na wierzchu, a więc niech jeszcze chwilę tam poleży. Wracamy do naszego Jokersa. Jokers wygląda tak. I teraz sobie go chcę podzielić z tego względu, że jutro mam jeszcze trening, a pojutrze dopiero mam zawody. Odbiorę sobie troszkę Jokersa na gazetę, którego użyję na treningu. Myślę, że tyle Jokersa mi wystarczy do pełności. I zawijamy go na płasko, w ten sposób, gazetę. Dlaczego gazeta? Z tego względu, że gazeta bardzo dobrze wchłania wilgoć. I w takim oto pakiecie mam już przygotowany jeden pakiet do ziemi, którą będę nęcił jutro na treningu. Następnie resztę Jokersa, którego będę jutro ponownie musiał przepłukać, przełożę już w całości na tą gazetę. Jak mówię, ubytki muszą być zawsze. W
Rozprowadzamy go. I zawijamy ponownie gazetę. To jest porcja, którą jutro będzie trzeba ponownie przepłukać. Jokersa chowam oczywiście do lodówki. Teraz możecie zobaczyć, ile jest martwej ochotki, mimo że została dzisiaj dopiero przywieziona i widzicie, jeszcze pojedyncze larwy się, o, się zaklinowała. Tyle martwej ochotki jest. Oczywiście tam parę takich martwych też padło, ale martwa ochotka powoduje to, że zabiera bardzo szybko tlen i źle wpływa na pozostałe żywe. Dlatego trzeba ten proces również powtarzać raz dziennie. Wypukaną ochotkę haczykową i po zbawieniu jej martwych larw odcedzamy. Ochotka jest już odcedzona. Następnie również dajemy ją na ręcznik. Ręcznik zawiniemy. Jak widzicie, ochotkę już posuszyłem. Zobaczcie, w jakiej fajnej formie ona jest. Wszystkie larwy się ruszają, są żywe. I tak, część przekładam z tego względu, że chcę użyć sobie do wędkowania jutro na treningu, tak jak Jokersa. Zawijamy to w gazetę. Jeden pakiecik. I to jest ta część, której będę używał na zawodach pojutrze. Oczywiście jutro cały ten proces będę powtarzał. Bo chcę, żeby ona była w jak najlepszej kondycji. Na tym to by się kończyło. Pamiętajcie, MasterChef może być tylko jeden.